List! Strasznie się niepokoję o tatę, bo całkiem już nie ma pamięci. Kilka dni temu wieczorem listonosz przyniósł dla mnie dużą paczkę. Bardzo się ucieszyłem, bo lubię, kiedy listonosz przynosi dla mnie paczki. To są zawsze prezenty od Buni, która jest mamą mojej mamy. Tata mówi, że to nie do pomyślenia, żeby tak dziecko rozpieszczać i kłóci się z mamą, ale tym razem się nie pokłócili i tata był bardzo zadowolony, bo paczka nie była od Buni, tylko od pana Muszebuma, który jest taty dyrektorem. To była gra w Chińczyka. Mam już taką jedną, a w środku był list. Mojemu drogiemu Mikołajkowi, który ma tak pracowitego tatę, Roger Muszebum. Też pomysł! Powiedziała mama. To dlatego, że ostatnio zrobiłem mu przysługę. Wyjaśnił tata. Poszedłem na dworzec stać w kolejce, żeby kupić mu bilety. Uważam, że postąpił bardzo ładnie, przysyłając Mikołajowi ten prezent. Postąpiłby jeszcze ładniej, dając podwyżkę. Powiedziała mama. Ha, brawo, brawo! Powiedział tata. Rozmowa w sam raz dla małego, a więc co proponujesz, żeby Mikołaj odesłał prezent Muszebumowi, pisząc, że woli podwyżkę dla taty? No bo tak, mam już jednego Chińczyka, to prawda, ale przecież drugiego mogę w szkole wymieniać na coś fajniejszego. No cóż! Westchnęła mama. Skoro zadowolony jesteś, że rozpieszczają ci syna, ja już nic nie mówię. Tata popatrzył na sufit, zaciskając usta i kręcąc głową, jakby chciał powiedzieć nie. A potem oznajmił, że powinienem telefonicznie podziękować panu Muszebumowi. Nie. Powiedziała mama. W takich wypadkach należy napisać liścik. Racja. Zgodził się tata. List będzie lepszy. Ja tam wolę zatelefonować, powiedziałem. Bo rzeczywiście z pisaniem jest kupa roboty, a dzwonić jest fajnie, tym bardziej, że w domu nigdy mi nie pozwalają. Chyba, że dzwoni Bunia i chce, żebym jej dał buzi. Bunia okropnie lubi, kiedy jej daje buzi przez telefon. Nikt cię nie pytał o zdanie, powiedział tata. Zrobisz, co ci każe. To było niesprawiedliwe. Więc powiedziałem, że nie mam ochoty pisać, że jeśli mi nie pozwolą zadzwonić, to mogą sobie zabrać tego wstrętnego Chińczyka, że w końcu mam już jednego i że jak ma być tak, to już wolę, żeby pan Muszebum dał tacie podwyżkę. No bo co w końcu, kurczę blade. Chcesz dostać lanie i spać bez kolacji? Krzyknął tata. Wtedy się rozpłakałem, tata zapytał, za jakie grzechy musi tak cierpieć, a mama powiedziała, że jeśli nie będzie spokoju, to ona pójdzie spać bez kolacji i będziemy sobie radzić sami. Posłuchaj, Mikołaju, powiedziała mama. Jeśli będziesz grzeczny i napiszesz ten list bez awantur, dostaniesz podwójną porcję deseru. Powiedziałem, że dobrze. Miał być placek z morelami. I mama poszła szykować kolację. Dobrze, westchnął tata. Najpierw napiszemy na brudno. Wyjął z szuflady biurka papier, wziął ołówek, spojrzał na mnie, ugryzł ołówek i zapytał. Co też ty mógłbyś napisać temu staremu Muszebumowi? No nie wiem, powiedziałem. Mogę mu napisać, że mam już jednego Chińczyka, ale bardzo się cieszę, bo tego, co mi dał, zamienię z chłopakami na coś innego. Na przykład Kleofas ma taki fantastyczny niebieski samochód i... Dobrze, wystarczy, powiedział tata. Rozumiem. Zaraz, jakby tu zacząć? Drogi panie... Nie. Drogi panie Muszebum... Nie, to zbyt poufałe. Szanowny i drogi panie... Nie. Mógłbym napisać panie Muszebum, powiedziałem. Tata popatrzył na mnie, a potem wstał i krzyknął w stronę kuchni. Kochanie, drogi panie, szanowny i drogi panie, czy drogi panie Muszebum? Co takiego? Spytała mama, wychodząc z kuchni i wycierając ręce o fartuch. Tata powtórzył i mama powiedziała, że ona by napisała drogi panie Muszebum. Ale tata powiedział, że to mu się wydaje zbyt poufałe i że się zastanawia, czy nie lepsze będzie po prostu drogi panie. Mama powiedziała, że nie, że po prostu drogi panie jest zbyt suche i że nie trzeba zapominać, że pisze dziecko. Tata powiedział, że właśnie dziecku nie wypada pisać drogi panie Muszebum, bo to wyglądałoby na brak poszanowania. Skoro już postanowiłeś, zapytała mama, to po co mi przeszkadzasz? Muszę zrobić kolację. Och, powiedział tata. Najmocniej przepraszam, że oderwałem cię od tego zajęcia. W końcu chodzi tylko o mojego dyrektora i moje stanowisko. Twoje stanowisko zależy od listu Mikołaja? Zapytała mama. W każdym razie nie robi się takich ceregielik, kiedy przychodzi prezent od mamy. No i zrobiła się okropna draka. Tata zaczął krzyczeć, mama zaczęła krzyczeć, a potem pobiegła do kuchni, trzaskając drzwiami. Dobrze, powiedział tata. Bierz ołówek i pisz. Usiadłem przy biurku i tata zaczął dyktando. Drogi panie, przecinek od nowego wiersza. Wielką przyjemność... Nie, zetrzyj, czekaj. Wielką radość... Tak, tak będzie dobrze. Wielką radość i niespodziankę... Nie, ogromną niespodziankę... Chociaż nie trzeba przesadzać. Zostaw samą niespodziankę. I niespodziankę sprawił mi pański piękny prezent.
Nie, tutaj może napisać pański wspaniały prezent. Pański wspaniały prezent, który sprawił mi wielką radość. Och, nie, radość już była, ze czyj radość. A teraz napisz z poważaniem, albo raczej z wyrazami poważania. Zaczekaj. Tata poszedł do kuchni, coś tam oboje krzyczeli, a potem tata wrócił cały czerwony. Dobrze. Powiedział. Napisz łącze wyrazy poważania i podpisz się. No już. Tata wziął kartkę do przeczytania, otworzył szeroko oczy, spojrzał znowu na kartkę, westchnął ciężko i wziął następną, żeby napisać nowy brulion. Masz, zdaje się, papier listowy? Zapytał. Ten ptaszki, który dostałeś od cioci Donaty na urodziny. To były króliki, powiedziałem. Oto to! Powiedział tata. Przynieś go tutaj. Nie wiem, gdzie jest, powiedziałem. Więc tata poszedł ze mną na górę do pokoju, zaczęliśmy szukać i wszystko wypadło z szafy, a mama przyleciała zapytać, co my wyprawiamy. Szukamy papeterii Mikołaja, moja krzyknął droga. Krzyknął tata. Ale w tym domu jest straszny bałagan, to nie do pomyślenia. Mama powiedziała, że papeteria jest w szufladzie stoliczka w salonie, że ma już tego dość i że kolacja gotowa. Przepisałem list taty, ale musiałem zaczynać kilka razy z powodu błędów, no i z powodu kleksa. Mama przyszła powiedzieć nam, że trudno, kolacja będzie przypalona, a potem trzy razy adresowałem kopertę i tata powiedział, że możemy siadać do stołu, ale ja poprosiłem go o znaczek, tata zawołał, ach tak, dał mi znaczek, no i dostałem podwójną porcję deseru. Tylko że mama nie odzywała się do nas przez całą kolację. I właśnie wieczorem następnego dnia strasznie się zacząłem o tatę niepokoić, bo kiedy zadzwonił telefon, tata poszedł odebrać i powiedział. Halo? Tak. Ach, pan Muszebum, dobry wieczór panu. Tak, co takiego? Tata zrobił strasznie zdziwioną minę i zawołał. List? Ach, więc to dlatego ten łobuziak Mikołaj prosił mnie wczoraj o znaczek.